Cześć, z tej strony Dawid z kanału Dan Wielt na Filipinach. Dzisiaj, jak widzicie, nagrywam takiego daily vloga z troszeczkę inną scenerią, korzystając z mikrofonu, także jestem troszeczkę dalej. Ale o to mi chodziło, żebyście też mieli możliwość zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda i funkcjonuje, co się dzieje za moimi plecami. A dzisiaj tak właściwie to nagrywam takie Q&A pierwsze po naszym powrocie, bo zawsze gdzieś to robiłem i jak nagromadziło się troszeczkę więcej spraw związanych z jakimiś pytaniami lub niejasnościami, no to właśnie dzięki takiemu filmowi byłem w stanie to po prostu rozwiać, odpowiedzieć, no bo tak jak mówię, czasami jest tego tak dużo, że człowiek nie ma później czasu siąść gdzieś przy komputerze i wiecie, pochylać się nad każdym zapytaniem, nad każdym niuansem, niejasnością i tak dalej. Zajmuje to dużo czasu, także słuchajcie, zacznę może od początku. Jak wróciliśmy po, powiedzmy, mojej półrocznej przerwie na Filipiny, no to oczywistym jest, że nagromadziło się w cholerę rzeczy do naprawy, których jakby no, nie mogliśmy nikomu innemu zlecić, no bo wyobraźcie sobie, że nie ma was, to wy zdecydowaliście się, powiedzmy, podjąć jakieś działania, jakieś inwestycje, choćby tak jak, nie wiem, zaczęliśmy sprawę z nasadzeniami na naszej posesji. No i z drugiej strony obarczać kogoś tym, że ktoś będzie wam tego wszystkiego doglądał. To jest naprawdę tak dużo rzeczy, że ja, będąc tutaj na Filipinach, gdzie nie pracuję, mam po prostu czas, że każdy mój dzień jest wypełniony tymi wszystkimi obowiązkami. Jadę sobie, doglądam. W międzyczasie jeszcze buduję dom. I no nie ma jakby możliwości, żeby kogoś nawet o to prosić, bo to wiecie, to tak głupio wygląda, prosić kogoś, słuchajcie, ja sobie wracam na pół roku popracować, fajnie, pięknie, ładnie, a ty mi tutaj rób i obrabiaj. No znacie kogoś takiego, kto tak robi? Nawet w Polsce nie ma możliwości, chyba że sobie najmiecie jakąś firmę, chyba że weźmiecie i po prostu komuś za to zapłacicie, że będziecie mieć jakiegoś etatowego pracownika, no to wtedy takie coś może jak najbardziej zaistnieć. W innym wypadku nie. I to tak jak mówię, czasami zauważyłem, że powstają pewnego rodzaju porównania, że na Filipinach to jest tak, to jest siak, to jest tak. Okej, są pewne prawidła w internecie, które faktycznie są prawdą, bo nie mogę zaprzeczyć, że nie. Jest to związane z tym, że ktoś miał po prostu lepsze lub gorsze doświadczenia, trafił może na gorszych ludzi, na jakieś dziwne sytuacje lub patologie. I ja też nie będę nikogo nazywał po imieniu, że a ten taki siaki, bo akurat nie wiem, ty tak trafiłeś i już zaraz tworzysz opinię, nie wiem, próbując obesrać całokształt ogółu, tak? No bo to tak nie funkcjonuje, także ja staram się być obserwatorem, bo tak jak mówię, jestem tutaj gościem, nie mogę sobie uzurpować prawa do, nie wiem, czegokolwiek, że zróbcie to tak, siak, albo inaczej, bo ja tak chcę. No kim bym był? Także słuchajcie, tutaj są też takie poglądy, ja się nie dziwię, że zazwyczaj jak gdzieś biały człowiek się pojawia, no to jest sytuacja tego typu, że on płaci, rzuca tą kasą w gębę, tak? No i ktoś pomyśli, że kurde, ci Filipińczycy to są dla tej kasy, a to tak po prostu nie wygląda i oni wcale tego nie chcą, także wiecie, to jest taka sytuacja troszeczkę no trudna, nie? Także widzicie, tu mi teraz przyjechali goście, nie mam zamiaru przerywać, leci to zupełnie na żywo ze wszystkimi atrakcjami tutaj związanymi, także no takie są Filipiny, tutaj się wiele rzeczy dzieje. No i co jeszcze? Teraz mamy taki okres czasu, kiedy przez te 2 tygodnie właściwie to jesteśmy zajęci właśnie naprawianiem różnych rzeczy. Tutaj jest też kwestia związana z tym samochodem. Ja wiem przede wszystkim, że samochód był składakiem i nie możecie oczekiwać, że tutaj na Filipinach ktoś wam sprzedaje coś, jest w idealnym stanie. Nawet w Polsce tak nie macie przecież. W Polsce to się nawet, nie wiem, zwykło mawiać, że jeżeli ktoś sprzedaje coś, jeszcze do tego jest dobra cena, to zazwyczaj no, jest szukanie frajera, tak? Albo wciskanie komuś kitu. Tu powiem wam, to funkcjonuje troszeczkę inaczej, bo ludzie po prostu tak, raz, że liczą każdy pieniądz, bo to nie jest kraj bogaty. Dwa, jak się coś nawet spieprzy, to tak jak ja szukałem po prostu jakiegoś rozsądnego mechanika, który to naprawi, to
mając tą świadomość, że po prostu inni gdzieś mi to zrobią, tak jak już wspominałem, brzeszczotem i młotkiem, a dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo, to chcąc tego uniknąć, po prostu szukam, tak? I tutaj pół roku auto, które stało, logicznym jest, że auto, które ma przebiegu prawie 300 tysięcy, bo tyle ma, było poskładane i tak naprawdę większość tych aut importowanych z Japonii, to są po prostu złomy. No i te auta u nas zostaną ponownie poskładane. W zależności od tego, jakie ktoś ma umiejętności i wiedzę, to ten samochód będzie lepszy albo gorszy. I ja w naszym samochodzie już kilka takich rzeczy pousuwałem, ale tak jak mówię, no ja nie będę nikogo obsrywał, bo po prostu wiem, że to tak to funkcjonuje. I chcąc tutaj żyć, istnieć, musicie się jakby no, na pewne rzeczy przygotować. To nie da się tego inaczej zrobić. Nie można jakby wymagać jakichś pewnych zmian. I no, trzeba przyjąć to za fakt, tak? No, wyobraźcie sobie, że przylatujecie do jakiegokolwiek kraju i wy nagle macie listę życzeń albo nie daj Boże chcecie naprawiać świat. Nie naprawicie tego świata, nie ma takiej opcji. Druga rzecz, piszecie bardzo dużo o kobietach z Filipin, jakie mieliście tam powodzenia lub niepowodzenia, sytuacje, historie. Tego będzie multum, tego będzie jeszcze więcej i ja tak jak mówię, noszę się z zamiarem, bo tak jak już obiecywałem pół roku temu, będzie drugi film o kobietach z Filipin, taki bardziej ku przestrodze, bo widzę, że gdzieś niektórzy ludzie kierując się naiwnością myślą, wow, jak pozna taką piękność filipińską, no to już jego cały świat, wszystko zostało zbawione, nie wiem, szczero złote, wybudowane z najlepszych materiałów. Nie, to wy jesteście panem swojego losu i musicie brać to pod uwagę, że nie ma idealnych ludzi na świecie i każdy z nas ma jakieś wychowanie, wykształcenie i z tymi wszystkimi zaletami, wadami jakiegoś człowieka bierzecie sobie na życie. I to tak, kurczę, wygląda i przede wszystkim tak, weźcie sobie pod uwagę, że jeżeli ktoś ma takie wychowanie z kraju, powiedzmy, trzeciego świata, tak są nazywane Filipiny, to ten człowiek nawet jeżeli poleci do innego kraju i nawet jeżeli będzie miał możliwość zobaczyć, że życie jest lepsze, to niekoniecznie tak działa, że ten człowiek się do tego dostosuje, bo po prostu są pewne rzeczy, tak zwany program, to co zostało w nas zakorzenione, że my gdzieś tam będziemy według tego żyć. Ja pamiętam filmy kiedyś oglądałem o Korei Północnej, jak ludzie uciekali z tej Korei Północnej, gdzie to macie reżim, tak? Do lepszego świata uciekali. I myślicie, że oni w tym lepszym świecie się jakoś zaaklimatyzowali? Nie, bardzo często trafiało się coś takiego, takie historie, że ci ludzie gdzieś tam płakali po nocach, widząc tego Kima, tak, jednego z tego klanu, gdzie powiedzmy tam ludzie płaczą i tak dalej. No to są takie wartości, tak jak mówię, zakorzenione i może to jest głupie porównanie, ale chcę wam zobrazować, że jeżeli ktoś będzie uważał, że tutaj jest życie gorsze i on idzie, nie wiem, do Holandii, do Polski i tak dalej za lepszym życiem, to on niekoniecznie musi z tego korzystać. Zobaczcie, co się dzieje z tymi wszystkimi wędrownikami, którzy przybywają do Europy. Czy oni chcą europejskiego życia, czy oni się chcą asymilować z nami, chcą tych wartości. Nie, oni jedyne, co chcą, to kasa, to do czego ich, powiedzmy, system i polityka przyzwyczaja i tyle. Oni wcale nie chcą tego doświadczać. To ja, powiedzmy, mając mój rozum, nie uważam siebie za jakiegoś mega inteligentnego, wychodzę z założenia, że po prostu widzę pewne rzeczy, jestem w stanie coś określić, coś opisać, bardzo dużo rzeczy jestem w stanie wam opowiedzieć i takie filmy na pewno będą, bo ja uważam, że żeby jakikolwiek kanał miał sens, to musi być prawdziwy, nie może to być jakieś owijanie w bawełnę, więc ja nie idealizuję ani tego świata, jeju, wow, jak jest fantastycznie, albo witamy w raju. Nie, 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 nie ma idealnego miejsca na Ziemi i wierzcie mi, że są ludzie, którzy mają te możliwości, że jeżeli takie miejsce by było, to oni pierwsi pakują walizki i tam sobie po prostu lecą, także tak to wygląda. Pytacie jeszcze o kwestie związane z przyszłością kanału, co planujemy i tak dalej. No to zdradzę wam, na pewno niebawem będziemy odwiedzali ponownie rejon Bicol, na pewno pojawimy się w Bacolod, tam będzie jakiś bieg uliczny, w którym będzie brała udział moja żona, także z tego na pewno będą nagrywki, na pewno będą nagrywki z drona, gdzie planuję tego drona faktycznie tutaj użytkować, bo no jest po prostu lepszy i gwarantuje mi tą możliwość, że mogę przekazać znacznie więcej tych obrazów, które ja widzę, rejestruję moim okiem. I tyle, także
co jeszcze? No, dom oczywiście, szwagry w międzyczasie coś tam pokończyli na tyle, ile mieli materiału, domówiłem dodatkowe formy, no i planuję po prostu skończyć to bynajmniej do grudnia, także musicie mieć tą świadomość, że to nie jest tak, że w 15 minut ja wam zrobię film, tylko na ten film będziecie musieli gdzieś czekać 2 godziny. Mają buntak! Where are the fishes? I'm waiting for my breakfast. In the sea! So, who's gonna deliver it to me today? Jinji! A, okej. Okay. Pytam się uroczych kobiet, które zawsze z rana gdzieś tam chodzą, przynoszą ryby, tak? Bo tam dalej po prostu jest taka, można powiedzieć, wioska rybacka. No i mówię, kto mi dzisiaj, gdzie są ryby? Kto mi dzisiaj ryby na śniadanie dostarczy? Bo tak zawsze się właśnie utarło, że rano to jest ryż, jakaś ryba, może nawet i po południu na jakiś tam, powiedzmy, obiad, kolację i tyle. Także to tu tak, wiecie, współistnieje wszystko. Życie jest proste, ale ludzie są uprzejmi, są fajni. Ja wiem, że każda z rodzin ma gdzieś tam swoje, wiecie, za, powiedzmy, uszami, za pazurami. Zresztą kto tego nie ma? Ile jest rodzin w Polsce, które się gdzieś przy stole uśmiechają, później się obsrywają? Teraz zobaczcie, są wybory. Ja to nie umiem jednego zrozumieć, że mieszkamy w jednym kraju. Myśmy już chyba zapomnieli, co to są rozbiory. Zobaczcie sobie, jest taka mapa oficjalna z 42 roku, bodajże marzec, 30 marca, coś takiego. Dobra, nie będę przeinaczał, ale sobie poszukajcie. I na tej mapie już wtedy był podział Europy, gdzie było pokazane łącznie z Niemcami, gdzie będzie tak zwany Związek Radziecki. Także to już były podziały, które istniały dopiero później, z miastem Izrael. Także jeżeli wymyślicie, że na świecie pewne rzeczy się dzieją, że tak powiem, całkiem przypadkiem, nie, no to jesteście w błędzie. Ludzie są rozgrywani. Teraz macie w Polsce wybory, na których ja niestety nie będę mógł uczestniczyć. Jakoś politycznie też nie zawsze lubię się wyłaniać ze swoimi, powiedzmy, oczekiwaniami lub tym, gdzie, za kim sympatyzuję. Natomiast zauważyłem, że straszne dziadostwo w Polsce. Ludzie sobie skaczą do gardeł. Za jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, lepszego lub gorszego pajaca politycznego jesteście w stanie sobie, nie wiem, przy stole, gdzie są święta, wbić widelec w oko. Także tutaj naprawdę trzeba by było wiele rzeczy pokazać, gdzie my sami coś robimy w Polsce, jacy my jesteśmy. Co jest naprawdę niefajne, bo z punktu widzenia jakiegoś obserwatora ktoś to widzi i widzi, że to jest coś nie halo, że polityk jest w stanie wami dyrygować. Osoba, która nie za własne pieniądze naobiecuje wam w cholerę różnych rzeczy, realizuje czyjś plan wyborczy i jest w stanie skłócić cały naród. No to gdzie wy jesteście? Gdzie są wasi bracia, siostry i cała reszta? Bo ja przynajmniej na Filipinach widzę, że oni jakoś potrafią w tym momencie biedy, powiedzmy jakiejś tragedii lub jakichś przeżyć, stanąć jeden za drugim, tak? Że potrafią się gdzieś tam zebrać do kupy. A my co? I żyjemy niby w lepszym świecie, także wiecie, no, to jest trochę smutne. No przeanalizujcie pewne rzeczy i tyle, także zostawiam was z tym. Dziękuję za oglądanie mojego odcinka. Pozdrawiam was, trzymajcie się i do następnego. Cześć!